Karaluchy wysłane na Marsa ewoluują po 400 latach. Parfaitik! Gratulacje, to jest McGuffin. W nadziei na Marsa, mordy. A ludzkość zaludniła planetę karaluchami, aby oczyścić atmosferę. 400 lat później okazało się, że te owady ewoluowały. Dziś opowiem o filmie z 2016 roku. Zatytułowany... 2016 i efekty. A, to jest Hins. Dobra, okay. Terraformas. Daleko w przyszłości, przeludnienie ma zniszczyć planetę Ziemia. Aby stworzyć plan awaryjny, na wypadek, gdy nasz ekosystem zawiódł, ludzie postanawiają zmienić atmosferę Marsa i uczynić ją odpowiednią dla ludzkiej egzystencji. Takiego Proces ten nazywany jest terraformowaniem. Zaczynając od zniszczenia na swojej powierzchni prostej formy życia, jaką jest Mech. Mech pomógłby podnieść temperaturę planety i upodobnić ją do temperatury Ziemi. Aby rozprzestrzenić mech Może na powierzchni Marsa wysłane są tam genetycznie zmodyfikowane testo. Jest teraz rok ile? 2597. Gdzieś w Tokio policja ściga dwóch przestępców o imieniu Komashi i Nenao. Biegną gorączkowo przez tłum, ale zostają złapani. Gdy policja ich otacza, kulturystyczny pojazd lewitujący jest. w powietrzu ląduje w pobliżu. Wewnątrz pojazdu znajduje się doktor Honda i jego asystent. Są tam, aby sprowadzić dwóch przestępców i wykorzystać ich do własnych celów. Doktor oferuje im udział w misji kolonizacji Marsa. Komaczy i Nanao musieli udać się na powierzchnię planety i zlikwidować wszystkie kolonie karaluchów ponieważ nie są już potrzebne. Doktor Honda obiecuje ułaskawić ich zbrodnie, jeśli zgodzą się na udział w projekcie. Dwójka bohaterów przyjmuje ofertę. Dwa lata później przeszkoleni Nanao i Komachi są w drodze na Marsa wraz z innymi Zobacz przestępcami, ich skiny, takimi jak to? oni, w jak ze Star o nazwie Bugs 2. Nanao jest sceptyczny co do kompetencji załogi, ponieważ ich zespół składa się z bandytów i przestępców. Kiedy rozmawia o tym z Komachi, Kapitan statku Keisuke Doima informuje, że statek zaraz wyląduje na powierzchni Marsa. Rozkazuje wszystkim przygotować się do lądowania. Po tym jak w końcu wylądowali na planecie, widzą, że Mars nie jest już czerwony jak kiedyś, bardziej przypomina wyglądem Słowo. Ziemię, pokrytą zielonym mchem. Porucznik Mina uruchamia narzędzie, tak. które wydziela chemikalia Ubitano. do powietrza, mające zabić karaluchy. Następnie kapitan rozkazuje im sprawdzić w dwuosobowych grupach czy proces eliminacji działa. Planują spotkać się za 3 godziny i wybrać członków swojego zespołu. Członek zespołu o imieniu Asuka zostaje sparowany z Yakuzą. Jednak on dziwnie upiera się by być z komputerowym specjalistą grupy Ichiro. Kapitan przystaje na prośbę nie chcąc by doszło do konfliktu. Następnie drony zespołu lokalizują w pobliżu inny wysłany 10 lat temu statek o nazwie Bugs 1. Jima kontaktuje się z doktorem Hondą i mówi mu, że... Sam o, go... tobie tam było karaluch, he, he Nie odbijam tej piłeczki. To winę pierwsza. kontakt. Doktor Potrzebuję zaczyna się podekscytowany, oczekując wyników misji. Witam, witam. Następnie grupy wychodzą na powierzchnię i zaczynają szukać martwych karaluchów. Dwie członkini grupy o imieniu Jane i Maria są zdezorientowane, ponieważ nie widzą karaluchów To da się oddychać już na Marsie, tak dalszych o? poszukiwań Jane i Maria... Natrafiałem na trzy dziwne stworzenia, stojące tuż Jakie przed bławy. Ze strachu, szybko chowałem się ze skałą. Nie mówiono im o tak dużych stworzeniach, które wyglądają jak antropomorficzne karaluchy wielkości człowieka. Do tego mają pałki jako broń. Tymczasem komaczy nało. którzy <grym> również szukają martwych karaluchów, natrafiają... Co to w dupę jest? Tymczasem komachi, Powiedz mi! Co to karaluchów. jest? Bałbyś się tego, Jerel? Natrafiałem na to samo stworzenie. Komaczy jest zafascynowany i próbuje machać do niego, ale w ciągu rodzi kilku, stworzenie... kilku sekund stworzenie atakuje na nało i skręca jej kark. Następnie... Czekaj co? W ciągu kilku sekund stworzenie atakuje na... Co się dzieje? To jest Dragon Ball? A, oni na Namek dolecieli, a nie na Marsa, tak? Jak w Dragon Ballu. Na I skręca jej kark. Następnie ucieka w oka, pozostawiając bezwładne ciało na Nanao na ziemi. Nanao umiera w ramionach Komaczego, a ten obserwuje ją w cierpieniu. Właśnie wtedy przybywa drużyna Gen i opowiada Komacie o swoim doświadczeniu. Stworzenia zabiły również Asukę. Pędząc z powrotem na statek i mówią kapitanowi o stworzeniu, tylko po to, by dowiedzieć się, że kapitan wiedział o nich od samego początku. Otrzymał od doktora Honda polecenie, aby nie mówić członkom zespołu o danym stworzeniu. Kapitan wyjaśnia, że karaluchy, które zostały wysłane 500 lat temu, ewoluowały w szybkim tempie z powodu obfitości promieniowania i teraz zmieniły się w stworzenia silniejsze od ludzi. Doktor Honda pojawia się jako hologram przed zespołem i zapewnia, że nie mają się czego obawiać. Doktor od dawna przygotowywał się do tej chwili. Dla każdego członka przygotował dystyngowane zastrzyki, które obdarzą ich supermocami daje, Lek wzmocni ich DNA, łącząc je z DNA owada. Korzystając z tych unikalnych mocy, mogą walczyć ze zmutowanymi karaluchami, jednak zespół nie chce walczyć z nimi, chce przerwać misję i natychmiast zwrócić na to ziemię. Jest Wkrótce jednak ich statek zostaje otoczony przez stwory. Jeden odważny członek zespołu o imieniu Godly Zgłasza się na chodnika, aby odwrócić uwagę karaluchów, O co Dopóki tu chodzi inni w tym Nie, tu... Czemu oni tak dziwnie wszyscy wyglądają? Co tu się dzieje? Inni nie uruchomią ponownie statku. Wychodzi na zewnątrz i wstrzykuje sobie substancję chemiczną, którą dostarczył doktor Honda. Gdy tylko to robi, wewnątrz jego ciała rozpoczyna się gwałtowna mutacja, która zmienia go w hybrydę między człowiekiem a chrząszczem. Teraz jest w stanie płomienie ze swojego ciała. Czemu? Z nowymi mocami Lee walczy z karaluchami, które wydają się równie potężne jak on. Używa swojej wyjątkowej mocy i strzela ogniem z ręki. Siła płomieni odpycha stwory od niego i spala je. Kiedy przestaje, zauważyć, że spalony jest tylko egzoszkielet stworzenia. Po chwili karaluch biegnie w jego stronę i zabija go w mgnieniu oka. Tymczasem kolejny... Widziałeś czarno skórego, jakie No way zrobił? Biegnie w jego stronę i zabija go w Oka. Tymczasem kolejny karaluch przyczepia się do statku kosmicznego i wybija jego szyby. Wchodzi Ty, do środka to była... i natychmiast zabija dwóch członków. Widził ten sprawę, że pozostaje czują strach o swoje życie. Kapitan szybko wstrzykuje sobie lek i zaczyna ewoluować. Jego DNA jest zmieszane z DNA mrówek, które mają zdolność do przenoszenia rzeczy o masie 100 razy większej niż ich waga. Kapitan z łatwością rozbija karalucha o podłogę, zabijając go. Zespół świętuje, ale ich radość zostaje przerwana, gdy zauważyłem na radarze tłumka ruchów zmierzających w ich kierunku. Wiedząc, że nie to są To Czemu w stanie tam temu dali jakiegoś książcza uselessa, a temu mruwa i łączytuje? Wszystkich zespół postanawia wystartować i wrócić na ziemię. Jednak gdy porucznik próbuje ułatwienie statek, silniki ulegają awarii, a system wyłącza się. Testów? wygląda na to, że ktoś celowo Spię, dokonał sabotażu statku aby uniemożliwić mu ponowny start. Kapitan szybko obmyśla plan, chce, aby drużyna udała Ty, ja się, się. To mu się całe ubranie zmieniło. Przyniosła wszystkie Czemu? niezbędne części, które na będą się do naprawy, 2, podczas gdy on będzie walczył z karaluchami. Wszyscy się zgadzają, tylko Ichiro prosi o pozwolenie na pozostanie z kapitanem, by mu pomóc. Co wymyślił taki taki serwis? Tak, Komaczy idzie po raz ostatni zobaczyć zwłoki na Nao. Zauważa dziwne struny wydobywające się z jej ust, ale niewiele o tym myśli. Biz? Zespół dostaje się do marsjańskiego łazika, który no będzie on. musiał przetrwać trasę przez stado karaluchów. Członek o imieniu Tezuka oferuje im pomoc w uniknięciu stworów i wstrzykuje... A nie mogliby atomówki zrzucić? się w marsjańskiego który może strzelać pociskami gazu w postaci płomienia z bardzo dużą... Powiedz co to jest? ...prędkością. Wykorzystuje swoją moc, aby popchnąć łazik marsjański do przodu co? przez karaluchów. Tymczasem kapitan z całych sił walczy z karaluchami wewnątrz statku, ale jest ich coraz więcej. To Szybko wygląda to jak takie niedorobiony Power Rangers. I otlenia wnętrze statku. Walka z kitowcami. Przez wszystkie znajdujące się w nim karaluchy umrą z powodu uduszenia. Jego plan działa i wkrótce karaluchy zaczynają tracić przytomność. Jednak brak tlenu szkodzi również kapitanowi, przez co zarówno on, jak i Ichiro. Upadają na Ziemię. W karaluchów się, się nie da zabić. W ogóle się ich nie, widzi, nie da. Widzisz, Wysłali je na Marsa i zmieniły się w takie potwory. I on je zabije w jakiś Kiedy łatwy sposób. Kiedy są zaskoczeni, widząc ogromną falę milionów karaluchów zbliżających się do nich. Suka nie wycofuje się i używa całej swojej mocy, by napędzić statek do przodu. Uderzają w stworzenia i wkrótce... Czekaj, to są one? Jak w tych grach, reklamach Swoje gier mobilnych? Co są te zombie biegną i taką kulą się toczą? <gry> to jest gra na podstawie nie gry mobilnej, nawet nie gry mobilnej, reklamy gry mobilnej. To jest gra na podstawie reklamy gry mobilnej. Uderzają w stworzenia i wkrótce bezpiecznie lądują po drugiej znaczy stronie. Film, sorry, film. Grupa radośnie posuwa się naprzód, sorry, sorry. jednak niedługo potem zbliży się do nich kolejna fala. Ta jest jeszcze większa niż pozostałe fale. Ale ma włosy Zaw... ten typ, czemu? Nieźle. Ta fala zawiera miliony stworzeń. Tsuka nie radzi sobie z utrzymaniem wszystkich, więc dwóch członków zespołu o imieniu Maria i Osaku również przekształca się w swoje hybrydowe wersje. Cała trójka stara się odeprzeć wszystkie stworzenia, ale Łazik przewraca się i mocno ląduje. To Karaluchy jedzą? To Cuka, co IRL, i Osaku również zostają rzuceni na ziemię, a osoby wewnątrz Łazika tracą przytomność. Okazuje Aha. się, że Łazik jest w trybie autopilota i zabiera członków na statek docelowy. Suka Maria i Osaku próbują walczyć z hordą stworzeń, ale ostatecznie zostają zabici, Kiedy pałka łzika odzysku się z tym. A nie uczyli, i ale ich mają. 1. Wchodzą do środka podczas gdy dwóch członków. pilnuje wejścia. Obejrzałbym mm. ten film, jak się nazywa. Nie wiem, ale jest spijewszony, ciężko, nie oglądaj, Chrystus. No, próbuję przeprowadzić diag. Dzięki pan Wiesiek za 35 lat. Witam! Diagnostykę statku, i wkrótce orientuje się, że statek przekazuje dane do kogoś na ziemi. Gdzie pałki chowają? Właśnie wtedy grupa słyszy strzały i wybiega na zewnątrz. Gdzie Obaj się da? Strażnicy to? zginęli. Karaluchy znalazły się Używają jej do walki. Komaczy wstrzykuje sobie lek i mutuje w ogromnego szerszenia. Dzięki swoim nowo odkrytym mocom, może przebić dziury w ciałach karaluchów i zabić je za jednym zamachem. Przebić dziury? Jen robi to samo. I zamienia się w pustynną szarańczę, co? która może skoczyć na wysokość 95, natomiast min. Co to są za opisy umiejętności? Co to jest? O co tu chodzi? Na przekształca się w mundzkę, która może rozciąć karaluchy na kawałki. Zespół walczy z karaluchami i błyskiewicznie zabija. Rozciąć na kawałki? Co to w ogóle jest za język? W ogóle, co to jest za rozpieprzony film, co to za rozpieprzony filmik oglądamy, co się dzieje? Widzimy doktora Hondę, który do kogoś dzwoni, telefon zostaje odebrany przez jednego z karaluchów na Marsie, w przeciwieństwie do innych karaluchów. <laughs> I odebrał telefon? Nie, telefon został odebrany przez innego z karaluchów na ma <śmiech> Marsie. <śmiech> Nieźle. CJ pierwszy kwestik rozwiązywany. W przeciwieństwie do innych karaluchów. Ten potrafi mówić po japońsku. Ostrzega stworzenie, Co? aby nie zbliżał się do komaczy. Jak? ty tylko się przemieni. Zastrzyk komaczego daje niezwykle niebezpieczne rezultaty. Po zakończeniu rozmowy, karalów wchodzi do wnętrza statku bagstwa i ponownie wprowadza tlen do obiegu. Następnie ciało stwora rozrywa się w połowie i ze środka wyłania się przemieniona asuka. Zespół myślał, że jest martwa, ale okazuje się, że przez cały czas była po stronie doktora Hondy. Jej unikalną mocą podostrzyku jest zdolność kontrolowania umysłów karaluchów, niczym osa szmaragdowa. Zmanipulowała więc Niczym co mimo, w dół? Poczekaj! Jerel jak cię urządli osa, o jakaś szmaragdowa osa, to przyjmuje tego? Jesteś jej mechem? Nic nie rozumiem, ale buja, ja też. Przeciwko sobie. I przeżyła. Następnie zabija kapitana i wlewa wodę do ciała Ichiro. Brown udział w planie od samego początku. Wlewa Jego wodę ciało przeistoczyło się w gwiaździste niebo, istotę, Cs. która potrafi przetrwać w ekstremalnych warunkach i potrzebuje jedynie wody, aby odżyć. Doktor wyznaczył im tajną misję sprowadzenia na Ziemi jaja zmutowanego karalucha, aby japoński rząd mógł je wyhodować i wykorzystać do wzmocnienia swojej armii. To była jej główna misja, a misja eliminacji karaluchów. Była tylko Rozumiem, I Ciro i Jasuka, Nie loty, w którym znajduje się. W ten film. Jednak w połowie drogi z jaj zaczynałem się wykluwać dwa zmutowane karaluchy. Okay. Asuka próbuje... Co oni sobie. robią? We dwójkę ci dwaj. Wchodzisz do sypialni rodziców, rodziców, a tam? Asuka próbuje użyć swojej mocy, aby je kontrolować, ale to nie działa. Co to w dupę jest? Co to są? To już jest 2016 roku. Co to jest? Co to jest? Stworzenia są znacznie bardziej rozwinięte od innych, co czyni je najpotężniejszymi ze wszystkich. Zabijają i get... nie I wzywam swój własny Ta, o po pomoc. Karoluchy na powierzchni słyszą wołanie i trzepoczą skrzydłami, by polecieć do statku. Kiedy Oni mogą latać, aby jegali cały czas. zaczyna działać nieprawidłowo i rozbija się obok Baxi 1, wyewoluowane karulchy. Wychodzą ze statku i nakazują innym zaatakować Komachiego i grupę. Komachi wstrzykuje sobie drugą dawkę leku, przyspieszając swoją przemianę. Nie mają większych trudności z walką z normalnymi karaluchami, ale tu rozwinięte są trudniejsze do pokonania. Jeden z nich po wyrwaniu jej ręki. Zabijane. Ale finisher nice. Wstrzykuje sobie drugą dawkę leku, podczas gdy Komachi jest już na trzeciej dawce. Dzięki swoim zwiększonym mocom szybko zabijam kolejne karaluchy. Jednak stwory nigdzie się nie wycofują. Jean wstrzykuje sobie jeszcze jedną dawkę i rozwija parę skrzydeł. Teraz to się z karaluchami w powietrzu. Atakują dwójkę falami, ale nie giną, ponieważ jest ich tak wiele. W końcu jen uświadamia co? sobie, że aby ich pokonać, Nie giną, bo jest ich tak wiele, co to w ogóle znaczy? To AI robiło ten film? Bo to niektóre rzeczy brzmią jakby były źle przetłumaczone z angielskiego na polski? Nie wiem. czy jest popieprzone. To bot czyta? To jest serio głos bota? Chyba nie. Powinni skupić się na wyewoluowanych przywódcach. Wielokrotnie wstrzykuje sobie lek, przyspieszając swoją przemianę i czyniąc ją nieodwracalną. Serio to bot czyta? Nie no, co wy pieczycie? Z każdą dawką następnie kopie jednego z przywódców i z ogromną siłą odrywa mu głowę. Jednak użył już całą swoją moc i nie może dalej walczyć. Komachi próbuje bronić Gina przed drugim przywódcą, ale z łatwością <grym> zostaje pokonany. Jednak przywódca nie zdąży ich zabić, gdyż zbliża się do nich magiczne świecące stworzenie. Rozprzestrzenia świecący pył dookoła to podczas gdy wszyscy patrzą na niego z podziwem. Latającym stworzeniem jest nao która przekształciła się w swoją ostateczną formę. Komachi leci w stronę Nanao, ale zanim zdążył ją dosięgnąć, jeden z karaluchów strzela do niego. Pył rozprzestrzeniony przez Nanało, okazuje się materiałami wybuchowymi. Łańcuch eksplozji zabija karaluchy. Czyli gdyby on, batuje, on nie strzelił, to by się nic nie stało? Komachi w ostatnim momencie. Jednak w wyniku wybuchu ginie Nanao. Jakiś czas później Komachi budzi się i widzi, że Jean całkowicie zmienił się w owada. Jean prosi Komaczego, aby wrócił na Ziemię bez niego, ponieważ to jest teraz jego nowe życie. komaczej składa obietnicę i udaje się na statek, zanim zdąży. Także do mu się, środka, zauważy, że przywódca karaluchu wciąż żyje. Uderza słabego karalucha, ale okazuje miłosierdzie i oszczędza mu życie. Znajduje on wewnątrz statku i Chiro wciąż żyje. I Ciro ratuje życie Komaczego, strzelając do stojącego za nim karalucha. Następnie obaj w końcu wystrzeliwują kapsułę ratunkową I odlatują na ziemię Podczas gdy karaluchy ich obserwują Na ziemi doktor Honda Zauważy, że Ichiro włamał się do ich systemu I transmituje wydarzenie na cały świat Asystentka lekarza zaczyna panikować Ponieważ tajemnica japońskiego rządu Zostaje ujawniona całemu światu Doktor wydaje się jednak spokojny I mówi, że sprzeda wszystkie dane z Boxa Innym rządom świata Które będą chciały je kupić Asystentka kieruje broń w stronę lekarza, gdyż okazuje się, no że jest szpiegiem wait. japońskiego rządu. Jednak doktor Honda jest gotowy na... Atak. On jest szpiegiem japońskiego rządu, oni nie są Japończykami? Czekaj, to kto jest w rządzie, On nie są w ż... O co tu chodzi? Znowu coś źle przetłumaczone? Unika pocisku za pomocą bariery ochronnej. Następnie zabija asystentkę trucizną, która została umieszczona w laboratorium do wykorzystania w nagłych przypadkach. Wracają do statku kosmicznego. Ci... Co się tu w dupę dzieje? Co się dzieje w tym filmie? Hiro przysięga ujawnić wszystkich zaangażowanych w misję. Na pytanie co chce zrobić po powrocie na Ziemię, Komachi odpowiada, że zrobi pomniki ku pamięci wszystkich, którzy zginęli. A potem znów wróci na Marsa. To wszystko. Napiszcie. A to wszystko było snem Słyszę skrzyk Słyszę skrzyki z rzeki słyszę z krzyk Słyszę skrzyki z rzeki słyszę z krzęk Słyszę z z rzeki słyszę z Słyszę skrzyki z rzeki słyszę z Słyszę z krzyki słyszę z z rzeki słyszę z Słyszę z słyszę